Ty. Ja myślałem, że nie będzie jej słychać ze 150 Słysza? Metrów. A tu nawet jej nie słyszę strzału. A strzel teraz AWP. Wcale? No, teraz będzie rekordowy frag. Uwaga. Zostawcie łapkę dla Farala, moi drodzy. Yes! Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku z testowania broni. Jest dzisiaj ze mną Szaku TV. Siemaneczko. I Szaku dzisiaj posłuży nam jako mięso armatnie. Moi drodzy, będziemy dzisiaj testowali trzy snajperki, które pozostały w grze. Nowy karabin snajperski z tłumikiem. Jestem mega ciekawy, jak on będzie się spisywał na polu bitwy. Będziemy porównywali odległość tych wszystkich snajperek oraz z jakiej odległości słychać heavy snajpę, a z jakiej odległości słychać cichą snajpę. Szaku, strzelałeś przy tej snajperki, czy nie? Jeszcze nie. No to sobie zobacz. I powiedz, jak wrażenia? Uwaga. No, ci powiem strzał. Czekaj, a ja wezmę tego, strzelę z tej i zobaczymy głośność, dobra? Aha, dobra. Ja pierwszy. Teraz ty. Uuu! No, jest różnica. Jest ogromna. Ale zanim zaczniemy dzisiejsze testy, chciałem wam przypomnieć, że z okazji 300 tysięcy subskrypcji przygotowałem dla was konkurs na 50 tysięcy fałdolców. Wystarczy, że wbijecie w link, który znajduje się w opisie tego filmu i wykonacie kilka prostych zadań. Odwiedzicie Instagram, dołączycie do Discorda, zasubskrybujecie kanał. Za każde wykonane zadanie dostajecie punkty. Jeżeli masz punktów więcej, twoja szansa na wygraną wzrasta. Ja życzę wszystkim powodzenia, a teraz zabieramy się do testowania. Tą snajperkę możecie wydropić z rzutów zaopatrzenia, luzem znaleźć, w skrzynkach, w automatach i gdzieś jeszcze? Chyba to wszystko. W ogóle nowa lokacja została dodana, jest, no powiem wam, przekozacka. Ja nie wiem, jak tu strefa siądzie w Battle Royale, to co tutaj się będzie działo, nie mam pytań. No jest po prostu przegięcie. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Jestem po prostu zdziwiony, nie? Tą budowlą. Komu się chciało to po pierwsze budować? Ej, to ma jeszcze jakieś pewnie korytarze w środku, stary. Jeżeli pod tym odcinkiem stawicie tak 5000 łapek w górę, no to z pewnością nagramy jakiś odcinek, gdzie będzie po prostu cała rozgrywka się tutaj toczyła. Okej, Szaku, budujemy rampę i zaczynamy test nowej snajperki. Wiesz co, Szaku, może na początku ty tam buduj do końca rampę, a ja postaram się zbudować 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Co 50 metrów będę stawiał platformę. I ty będziesz stawał na tej platformie, znaczy ja będę stawał, a ty będziesz do mnie strzelał, mi koło głowy. I zobaczymy, z jakiej odległości jest słychać tą snajperkę, bo to będzie, podejrzewam, bardzo ciekawe. Lecimy dalej. 55, 60, 65. No dobra, koło głowy mi strzelaj, nie? Mhm. No. A, już? Ty. Ja myślałem, że nie będzie jej słychać z 50 metrów. Ze 150 Słysza? Metrów. A tu nawet jej nie słyszę strzału. A strzel teraz AWP. Wcale? No. Czekaj, strzelam z tej. Drugiej. Z heavy strzel, no. No chłopie. To słychać masakrycznie, a teraz? Tylko śmignięcie kuli. Dobra, idziemy na 45 metr, dawaj. Nic. 40. Kompletnie nic. Nic. 35. O! Na 35, poczekaj, dam sobie z drewna jeszcze tu. Niech tu mi się cegłówki zbudują, bo za głośno jest, poczekaj. No, podejdę jeszcze, no strzelaj. Teraz było takie słychać letki taki strzał. Tru. No jeszcze raz. A teraz? Uwaga, leci. Słychać jeszcze? Dawaj dalej. Jeszcze słychać. Cofnijmy się. No tak delikatnie strzał słychać. No tak ciupkę już. Jeszcze troszeczkę się cofnę i... Tu już kompletnie nic nie słychać. Liczymy kratki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem kratek. Osiem razy pięć. 40 metrów. Moi drodzy, z 40 metrów jest tylko słychać nową snajperkę. Szaku, zmieniaj drużynę. Leć na koniec. Robimy maksymalny frag. Teraz leżysz. Też za wysoko. Też nie? Za wysoko? No. Wow.
To Farela fantazja ponosi, widzę. Teraz nisko. Dobra. Teraz trafiony. 460. I tak moim zdaniem słabo. 500 trzeba zrobić. 500 to myślę tak na easy. Ona mi przypomina tą AWP, czekaj. Wizualnie, popatrzmy się. Tą szybką, nie? Czyli wiesz co? Co ty? Celownik taki. To jest ta sama co teraz mam w ręku, zwykła. Tylko, że ma tłumik. No tak, ale mi chodzi, że celownik, jak celujesz, to trochę jak z tą szybką. Tak mi się wydaje. Czekaj, tak. Czekaj. Obramówka. Nie, to to samo. 2, 4, 6. Też myślałem, że tak ta szybka, ale to jest to samo jednak. Aha, czyli tylko takie tylko po prostu wrażenie. Dźwięk inny, no dokładnie. Dobra, Szaku, stoisz tam? A to stoję. Łap na bańkę, leci. Uuu. Wow. Za wysoko. No to nie doleciało nawet. Nie doleciało? Ciupinkę wyżej. Akurat dałem tam ciupinkę wyżej. Jeszcze ciupinkę. Muszę grać dwoma rękoma, wiesz, bo mi się tutaj... Spoko, spoko. Rozkalibrowuje wszystko. Przeleciałem przez głowę. Tak? Tak. To czyżby był to maksymalny zasięg? Lekko się przybliżę. Za nisko. No właśnie, widziałem. Za wysoko. Czekaj, strzelę z normalnej jeszcze. Przez głowę mi przeszło. Nie mam pojęcia, to co to jest? Ograniczenie do 600 metrów tylko? Kto wie? Za nisko teraz. Za nisko? No. Jeszcze dodatkowo do tego sześciostrzałowiec, rewolwer został wycofany. Także dużo broni sporo rzeczy poszło. Zabrali. Dużo, sporo rzeczy poszło do skarbca. Ale na placu zabaw dalej możecie je znaleźć. Kurczę. Mordo, dawaj do przodu jeszcze. No, 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 dawaj teraz. O! Mi błysło, że dostałeś. No, ale bez damage'a. Dawaj teraz. Ej, dziwna sprawa. Patrz, znowu to samo. Dobra, dawaj. Czy to jest już jednak ograniczenie w tym miejscu? Ja tu liczyłem na jakiś rekordzik. Cały czas. Ja też liczyłem na jakiś rekordzik, a tu kurczę. Dobra, niestety dawaj. Rozczarowanie i zdziwienie. Jest! O, dostałem. Wreszcie. To teraz zobaczymy coś takiego. Czekaj, damy tak. ...458. No. Czekajcie, mam bounce pad. Nie mam, masz bounce pada? Nie. A nie, mam. Leci do ciebie? Ta, dawaj. Nie, mi się wydaje, że jestem w idealnym miejscu. O kurde. Nawet jestem za blisko. Ale to i tak nie ta snajperka. Aha. O dziwo, niebieski kolor zwykłej AWP ma obrażenia 105, a ta snajperka ma w klasie epickiej 100 tylko. Dlatego, że ma tłumik i z pewnością jeżeli pocisk wychodzi z rury, no to ten damage jest słabszy, nie? Wiecie o co chodzi? No, wolniejszy, wolniejszy. Okej, okay, dawaj Szaku, ląduj. Jestem, jestem. Teraz się powinno udać. Dobra? Dostałem. Teraz będzie rekordowy frag. Uwaga. Zostawcie łapkę dla Farela, moi drodzy. Jest! Okej, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Przypominam, żebyście brali udział w konkursie na 50 tysięcy fałdolców. Wygrywa aż 10 osób. Wyniki 1 lutego. Trzymajcie się. Yo!